Siemanko, z tej strony Metal Maniak. Siemka, z tej strony Metal Maniak. Siemka, z tej strony Metal Maniak. Siemanko, z tej strony Metal Maniak. Siema, siema, siema. Siemanko, z tej strony Metal Maniak. Siemka, z tej strony Siemka, z tej strony Metal Maniak. Kurwa, co ty gadasz, chłopie? Ja jestem Metal Maniak, to jest Otwieracz Rąbka i razem zapraszamy was na krótką relację z rozbiórki komina. Dzisiejszy odcinek troszkę inny niż wszystkie do tej pory. Nie będziemy budować, a będziemy rozbierać. Przedstawiam wam mojego ziomka, on nazywa się Otwieracz Rąbka i razem z nim zrobimy ten odcinek. Najważniejszą informacją płynącą z tego odcinka dla was jest to, że istnieje coś takiego jak Otwieracz Rąbka, bez którego każda rozbiórkowa akcja, czy to na dachu, czy to na fasadzie związana z blachą, nie wyglądałaby tak kolorowo. Zasada pracy jego jest tak banalna, że aż banalna. Zasada pracy tego urządzenia jest na tyle banalna, że nie ma sensu chyba tłumaczyć, jak on działa. Zobaczmy na przykładzie. Ostrą krawędzią wjeżdżamy pod rąbek, dociskamy i ciągniemy do góry. Cyk. I cyk. I cyk. Ok, stop. Koniec szkolenia. W zasadzie komin mamy już rozebrany, jak widać, trochę ogarniemy i bierzemy się za makietę, przerobimy ją pod kolejny odcinek, chujnie. Jak widzicie, komin jest już rozmontowany, zostało nam tylko troszkę posprzątać w studio i przekształcić makietę pod kolejny odcinek, na który już teraz serdecznie was zapraszam. Strzałka! To remember. Easy, easy. Metal Maniak, zrobiłbyś odcinek na dachu. Ja cię pierdolę, nie dogodzisz. Ciach. Babkę w piach. Maciek, kurwa, makietę zbudowałeś. A już jest przygotowany do zawinięcia. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Jazda na maksa, hej. U. Masakracja.
trochę przesadziłem z tym kominem. Mikroport wypadł. Gdzie pałko dzisiaj? Despacito. Młotki są u góry. Teraz będziemy mogli tuś robić. Tuć. Rzeźnia. Rzeźnia numer 5. Możesz, ja cię pierdolę. Metalmaniak, weź coś na dachu, nagraj. Dobra, mamy końcóweczkę już prawie. Nie poddawajmy się. Jestem mokry jak szczur. Dobra, dźwięk jest z GoPro, także jebał to pies. No. Sprzęt za miliony, kurwa, nie włączony. Zajebiście. To są tak zwane błędy początkującego. Dobra, to słowem epilogu na samo zakończenie, jako że mikrofon dopiero włączyłem na sam koniec. Pozdrawiam sam siebie, gratuluję pomysłu. Jak można mikrofonu nie włączyć? No już kurwa jego mać. Jako że udało mi się włączyć mikrofon na sam koniec nagrywania, brawo ja. Mam nadzieję, że z tego GoPro tam dźwięk wyłapiemy dosyć spoko jakości i nie będzie krzywdy, bo już nie chcę mi się naprawdę raz tego drugi raz nagrywać. Na zakończenie, co? Zaczynamy ostro z kopyta następne odcinki. Będziemy już coś ostro działać. Będziemy pracować z blaszką, także będzie się działo, będzie na pewno super treść. Także subskrybujcie kanał, lajkujcie, łapa w górę, żebym wiedział, że komuś to się podoba, że warto to robić. No i tyle, no co? Strzałeczka, pozdrawiam was gorąco, trzymajcie się ciepło, jedzcie dużo witamin, dbajcie o zdrowie, widzimy się niebawem. Szlak by to trafił.